Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Riser z gry Ark Survival Evolved. Wczoraj był update, wczoraj albo przedwczoraj, ja teraz nie grałem dwa dni. Nie, jeden dzień w sumie nie grałem, w niedzielę. I jest nowość, ponieważ jest kusza w grze i myślałem właśnie, że dzisiaj sobie ją wypróbuję specjalnie na cel filmiku. Jeszcze w sumie z niej nie strzelałem, także chciałem zobaczyć tutaj dla was, jak to wygląda. Mam ze sobą 100 strzał, bo nie wiem czemu, ale są strzały do kuszy tak samo jak do łuku. Tutaj zobaczcie, macie też nowego latającego stworka z update'u. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale nie można go oswoić, on lata i ciężko go trafić. Ale czekajcie, o może teraz jak wylądował się uda coś tutaj zrobić. Kusza jest naładowana już. Kusza jest po to zrobiona, żeby strzelać głównie pod wodą. Ona zadaje też więcej damage'a, ale też właśnie lata pod wodą, także można trafić megalodona jakiegoś, na przykład zlurować na siebie chociażby, prawda? No. Jeszcze w update'cie weszły też inne zwierzęta, że tak powiem, ponieważ są tutaj mrówki. Mrówki latające, mrówki chodzące, różne takie, bardzo duże są. I są po prostu wspaniałym źródłem chityny, ponieważ jakoś tak w 5 minut nawet 200 chityny można zebrać. Dobra, jest. Nie wiem, czy trafię, bo nie mam celownika. Nie trafiłem. Dostał. Dostał. No nie wiem, to coś miało, wiecie co, wysoki level. 81. Jak sobie zapauzujecie film, to zobaczycie jak się nazywa. Mocno mnie bije, cholera. Dostał, nie? Dostał. Dostał znowu, ale jestem, kurde, snajper. No teraz, dobra, teraz to lipa, okej, przyznaję. Ciężko to zabić, cholerstwo. Teraz nie strzeliłem, dobrze. O Jezu, teraz niechcący strzeliłem. Dobra. No, damy radę, gdzie to jest? Weźcie, bo jeszcze ja zginę. No teraz na pewno też dostał. Ile na to? Kurde, to te bełty są słabe, czy to jest takie silne? Jeszcze prosto w mordachę. Jesus! Szkoda, że to ma taki level. Czekajcie, zabiję tego. Boga, znalazłem super Jidę, ma 149 damage'a. Jidę albo kilo? Nie wiem, chyba nie Jidę. Kurde, już poszło z 20 tych bełtów. Czemu to jeszcze żyje? Już tak jakby... co, ucieka? Poddało się. Też bym się poddał, jakbym miał tyle bełtów wbite w siebie. No kurde! Nie mogę wycelować, no. Myślałem, że to jakaś mama przyleciała, a to nie. To pteranodon. No i jak lata tak wysoko, to co ja mam zrobić? O. Bo trzeba, wiecie, coś dzidy walnąć, te gówno. Ej, to nie jest takie głupie zwierzę. Jezu! Wiecie co, najtrudniejsza walka w tej grze, póki co, moja. Dobra, nie żyje. Dimorphodon. Dimorphodon. Zaraz wypróbuję tą kuszę na jakimś innym zwierzęciu, które już wcześniej zabijaliśmy, żeby porównać, powiedzmy. Gdzie to jest? Co to? To?
Dobra, nie ma, no. Nie ma ciała. Pobiegniemy oczywiście sobie tutaj na naszą ulubioną dzielnicę. Ja też potrzebuję trochę mięsa, bo zaraz będę oswajał zwierza, ale jakiego to się dowiecie w przyszłym odcinku. Bo jeszcze nie jestem pewny, czy akurat tego. Bo to zależy od levelu. Akurat jeżeli chodzi o tego dinozaura, to jeżeli różnica levelu jest tak ogromna, że czas oswajania jest pomiędzy 2 godziny a godzin 15, więc 15 godzin na pewno nie będę siedział, bo ja mam też inne rzeczy do zrobienia. Zobaczcie, pamiętacie tą chatę, mówiłem wam, że wtedy zrobiłem, nie? Owaliłem. Ktoś w ogóle przyszedł i wszystko zniszczył, a oni się jeszcze nie zalogowali, już minął ponad tydzień. Najlepiej jakiś karno, żeby się znalazł, ale nie wiem, czy będzie tutaj. Wybaczcie mi, ale tak na chwilę sobie tą świnkę chapnę, co? Na chwileczkę. O Jezu, dobra, nieważne. Nieważne. I też pokażę wam zaraz megalodony, jak się z tego zabija. Zobaczymy, czy to jakiś zadaje damage. W ogóle muszę, wiecie co, oswoić tego Anfilo jednego. Długo czasu trwa podobno, im wyższy level, wiadomo. Bo tam spino jest, to zaraz tego... Dobra, to od razu dziabnę spino dla was. Albo wiecie co, strzelamy do tego spinozaura, dobra. Tylko się najem przy okazji, tak na szybciutko. I zobaczymy też megalodony zaraz i jakieś inne. Mam nadzieję, że starczy mi tych strzał. Jeżeli nie, to mam chyba troszkę jeszcze w bazie. Przygotujemy go tak jak coś do ucieczki, nie? Jak zawsze. Dobra, bierzemy kuszę. No i super, brontozaur mnie bije akurat. Któremu pomagam w zasadzie, więc... Zabijemy... Jezu. Dildo, tu jest poważna walka. Ja nic teraz nie widzę. Dobra, ten spino dostaje i już ucieka. Ale ze mnie kozak, co? Nie uciekam, nie boję się. Jadę drania. Szybko, kocur, gonimy go. No co ty, kurde, tu robisz? Ja po ciebie gwizdzę, a ty co? Dawajcie, walimy go, walimy, walimy. Ale tu jest hardcore, hardcore. Moi drodzy, hardcore. Nie wiem, co mnie atakuje. Mrówki. Zaraz wam pokażę te cholerne mrówki. Dużo ich jest. Dużo mrówek, dużo mrówek. Jeszcze brontozaury mnie biją. Wszystko mnie bije. Pomocy, mamo, mamusiu! Coś tu się stało, nie wiem gdzie jest dinozaur. Spinozaur jest tam. Nieżyjący, no to podniesiemy go i zaraz dobiję tego brontozaura, bo on myślę, że ma mało HP. No dobra, będą te welty. A ty stąd kotek uciekaj, bo ty utoniesz, co ty? Odbijemy brontozaura, tylko niech on odejdzie od kolegi swojego. I pokażę wam te mrówki, bo ich tutaj dużo było. Który to był brontozaur? No dobra, już nie wiem. Mrówki, zobaczcie. I chitynka, zobaczcie ile chityny z nich wypada. Czy tutaj jedna? Także sporo. Który to? To był ten brontozaur, nie? Zobaczcie tutaj. No i kurde, dobra, uwaliłem go. Uwaliłem tego bronto chyba. Niechcący. A może i nie? Jaki on ma level? 51 boosted, to ja dziękuję bardzo za coś takiego. Nie będę tu siedział godzinę. Szukamy jakiegoś karno, moi drodzy. Potrzebuję świnkę, bo potrzebuję po prostu mięska.
Mój Saber ma już 85 level, to jest całkiem sporo. Bo ja już mu dużo leveli dodałem po prostu i on ma wyrobione statystyki, ma bardzo dużo mili, ma sporo HP, bo ponad klocek. Zobaczcie ile tych kurówek. Zaraz, o, widzicie, zobaczcie, na jeden taki hit właśnie od Sabera mojego. I on też dzięki temu, że mam tego mili damage dużo, to on coraz więcej tej hityny zbiera, więc to jest też zależne. Nie, tak samo jak na przykład przy zbieraniu surowców, prawda? Dobra, deszcz pada, ciemno w pizdu, więc ja zaraz do was wrócę, zapauzujemy tutaj w tym momencie, bryby. Dobra, wiecie co, tu jest jakiś bardzo chyba wysokolevelowy T-Rex, tak mi się wydaje, bo przed chwilą zjadł z tego w chwilkę. Czekajcie, podjadę do niego, zobaczymy, czy się da zobaczyć w ogóle. Który... 90, say what? Dobra, to ja spadam stąd. Dobra, wiecie co? Napisałem tutaj na serwerze, ale nikt go nie chce, bo powiedzą, że to będzie zajmowało dużo czasu, więc... Więc... Dobra, no spróbujemy, ale wiecie co? On tutaj robi taki pogrom, że z tego zjadł na dwa hity, a... Brontozaur zaczął od niego od razu uciekać, po jednym gryzie, czy tam po dwóch też. Więc nie ma szans. Zluruję go na inne brontozaury i zaraz zobaczymy, no ale... Ja tego nie widzę, ja tego nie widzę po prostu. Tym bardziej, że ta kusza się psuje. Boję się, że on mi tego kota... On da todo nawet, je, kurde no. 90 level, to... Ktoś tam pisze, że wczoraj zabił 90. Ale tym Akilo... o kurde, kurde. Wiecie co, boję się, bo nie wiem jak bardzo on mocno gryzie. Jak bardzo mocno... O kurde, patrzcie, jak atakuje komuś innemu. Dobra. O, dobra, pokażę wam. To są dinozaury jakiegoś tam innego ziomka. I on prawdopodobnie, ten T-Rex, jest je. Więc wam pokażę, na czym to polega właśnie. Lurowanie jakiegoś innego gracza czy kogoś. Dobra, wiecie co, ja po prostu pozbieram z niego te siodła. Ale w międzyczasie pomogę im troszkę. Aha. No to widzicie, pomogłem. T-Rex nie żyje. Ale nie żyje też Karno. One go zjadły. Karno tutaj już długo bardzo siedział. Także no tutaj coś tam z niego mogę wziąć. Mi się przyda te mięso. Mi się przyda to mięso do zgniłe, żeby robić później ten narkotyk. Kurde, szkoda. Może ja nie mogę takiego zniszczyć po kimś. No dobra. Dobra, trudno, szkoda. Szkoda, że to tak wyszło, szkoda, że nie zacząłem do niego wcześniej strzelać. Myślałem, że on po prostu pozabija to wszystko, wiecie? Myślałem, że on to zje. Byłem tego nawet pewny. Dziwne. No dobra, to ja zapauzuję, zaraz do was wrócę z jakimś innym dinozaurem. Postrzelamy jeszcze troszkę z tej kuszy. Dobra, jest Karno, więc dziabniemy teraz Karno. Tutaj coś mi się w klawiszach pozmieniało. I niestety mam pod ince... O, ten jakiś wysoki, 33. Nie, no dobra, to luz. Spoko, że nie trzeba tej kuszy naciągać. Moim zdaniem ona jest lepsza i szybsza niż łuk. Tutaj w mazak. Dobra, ciach. Dobra. Możemy tak jeszcze pocelować w sumie. Dla lepszego celu. No teraz to chyba nie trafiłem, co? Dobra, Karno nie żyje. Zepsuł mi hełm. Więc do naprawy. Szybko w sumie mi go zniszczył. Ham. Ham po prostu. Ham i prostek.
No te podstawowe rzeczy mają niestety słabe durability. Gdzie poleciał ten Karno? Ja bym go chętnie zjadł. Myślę, że już macie jakiś tam koncept tego, jak mocny... No nie ma. O, tam jest. Jak mocny jest, mocna jest ta kusza, więc pokażę wam jeszcze pod wodą. Tak jak wam mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie krótki po prostu. Może jak znajdę jakiegoś niskolevelowego level... No, mi się na żółwie zaklinowałem. Niskolevelowego brontozaura, to na tym brontozaurze pokażę, bo... Tak ogólnie to bronto szkoda bić, nie ma sensu za specjalnie. No jak może, jak mógł mi zepsuć czaszkę? W ogóle czaszkę T-Rexa, moją ulubioną. Pięknie. Dobra, jedziemy dalej. U, jakiś tam ładny pterodoncik, taki czarny. Tak? O, tutaj. Nie, coś mi się... Coś źle popatrzyłem. Dużo dinozaurów dzisiaj, wiecie? Chodzi tutaj na wolności. Bardzo dużo. Trzeba je wszystkie wybić. Może dlatego, że jest wcześniej, po prostu jest godzina... Która tam jest? 11. O, 11 to już trzeba ogarniać. Trzeba już oswajać. Także może dlatego, że nie ma tutaj tego brontozaura. I pojedynczego. Jakby zaatakuje jednego, to wtedy cztery mnie zdzielą z tego ogona, więc będę mógł zginąć. Tym bardziej, że mam już bardzo małą wytrzymałość na broni. Skończyła mi się staminka. Dobra, to zaraz do was przyjdę. Już jesteśmy prawie przy tych megalodonach, więc ryby. Dobra, trafiłem od razu. Jeden, kurde, jeden nie żyje. Nie, to jest delfinek, biedny delfinek, ale tutaj mamy megalodona, nawet sporego. Także od razu do niego będę pruł, on tutaj się bije z żółwiem i z tym delfinem. Więc nawet pomogę, słuchajcie, delfinkowi. Nie wiem, czy trafiam. No, teraz na pewno. Więc spoko jest ta kusza. Widzicie, ona normalnie strzela, tak jakbyśmy strzelali. Także fajnie można zlurować się go pod brzeg takiego megalodona, więc oswajanie jest o dużo łatwiejsze dzięki temu. On ma chyba jakiś wyższy level. Poza tym można go też uśpić z tej kuszy pod wodą. Ja postaram się wam tego megalodona... Jezu, jak to... Oswoić. Ja naprawdę bardzo chcę mieć tego megalodona. No, uwierzcie mi, że chcę. Chcę mieć tak samo delfina, chcę mieć plejozaura, chcę mieć wszystko. Ale ja jestem taki, że lubię mieć wszystko uporządkowane, więc ja lubię po kolei. Tak jak ktoś tam nagrywa czwarty odcinek, że już oswoił T-Rexa, no to jaki to jest sens, nie? Moim zdaniem żaden. Żaden totalnie. Dobra. Patrzcie, te megalodony mają tyle mięsa, to jest coś wspaniałego po prostu. Coś jeszcze może ubije, co? Bo tak jakoś poszło. Kurczę, szkoda, że z tym T-Rexem, no bo pewnie miał czaszkę. Może miał jakiś super loot, nie wiadomo. Może miał... Znaczy super. Super to jest słowo niestety... przesadzone na pewno, bo tutaj nie ma super lotów. Więc on też na pewno nie miał żadnej, nie wiem, jakiejś części zbroi tej płytowej. Tutaj sobie brontozaur chodzi. Tutaj ktoś się buduje obok mnie. Ja już mam pomysł, co z tą bazą zrobimy, więc od razu wam powiem. Chciałbym w tym tygodniu jeszcze tą bazę zacząć robić bardzo porządnie. Więc po pierwsze ją wydłużamy do mniej więcej tego kamienia, który tutaj mamy, macie po lewej stronie. O tak, tutaj gdzieś dotąd. Chciałbym ją przedłużyć. Tutaj będzie... Nie, tutaj nie. Tutaj będzie most. Tak, bo tutaj widzę, że taka wydma jakby. Znaczy no taka górka, pagórek, więc z dupy. No to tutaj będzie prawdopodobnie mostek. I chciałbym zrobić dwa mosty. Chciałbym tutaj zrobić jeszcze taki mostek podwójny. Na dwa rzędy, a tam po prostu na cztery, na brontozaury, mamuty, inne takie duże, duże dinozaury, prawda? No i nie wejdę. Open the gate! O kurde, nieźle przylogowało, nieźle.
Update'ik może dla was jeszcze co wrzucę. Level, który ja mam, 62 prawie. Tak, 60 prawie drugi. Koteł ma... Tutaj te dinozaury są, znaczy dinozaury, nie tylko dinozaury, ale też gady i ssaki są do wylewelowania. One tutaj, ja po prostu nie dodaję im leveli, bo tak w sumie nie wiem na co jeszcze. Na razie mi one nie są potrzebne. Myślę, że dobrze jest użyć tego skorpiona do otruwania po prostu jakichś tam silnych pierdółek, silnych dinozaurów. To by było tyle w tym odcinku, moi drodzy. Tak to wygląda, zobaczcie, pokażę wam jeszcze ile mam jajek. Także sporo całkiem, no wszystkie są zebrane. Chyba tylko jedno jest przez mojego raptora zrobione, bo jeszcze przed update'em, przedwczorajszym, samce też mogły znosić jajka. No ale już z tego zrezygnowali oczywiście. Ktoś po prostu o tym nie pomyślał, no wiadomo. Czasami się można pogubić w takich kwestiach również. Coś jeszcze chciałem wam chyba pokazać. Tak, no jestem przygotowany, zobaczcie, na oswajanie. Zrobiłem wczoraj 600 narkotyków. Wiecie, ile to czasu trwa? Najpierw trzeba zebrać 600 zgniłego mięsa. To jest dużo, naprawdę dużo. I trzeba zebrać 3000 jagód, tak? Więc myślę, że zobaczcie, ile mam chityny teraz. No, teraz się fajnie to zbiera. I to by było tyle w tym odcinku, level 61, 62 w sumie. Widzimy się w najbliższym odcinku, w którym będę oswajał, już od razu wam powiem, brontozaura, który właśnie tam stoi. Także ja po niego zaraz idę. Do zobaczenia jutro, albo może jeszcze dzisiaj, jeżeli wrzucę, nie wiem, zobaczymy. Dzięki i na razie, cześć! Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Riser z gry Ark Survival Evolved. Wczoraj był update, wczoraj albo przedwczoraj, ja teraz nie grałem dwa dni. Nie, jeden dzień w sumie nie grałem, w niedzielę. I jest nowość, ponieważ jest kusza w grze. I myślałem właśnie, że dzisiaj sobie ją wypróbuję specjalnie na cel filmiku. Jeszcze w sumie z niej nie strzelałem. Także chciałem zobaczyć tutaj dla was, jak to wygląda. Mam ze sobą 100 strzał, bo nie wiem czemu, ale są strzały do kuszy tak samo jak do łuku. Tutaj zobaczcie, macie też nowego latającego stworka z update'u. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale nie można go oswoić, on lata i ciężko go trafić. Ale czekajcie, o może teraz jak wylądował się uda coś tutaj zrobić. Kusza jest naładowana już. Kusza jest po to zrobiona, żeby strzelać głównie pod wodą. Ona zadaje też więcej damage'a, ale też właśnie lata pod wodą, także można trafić megalodona jakiegoś, na przykład zlurować na siebie chociażby, prawda? No. Jeszcze w update'cie weszły też inne zwierzęta, że tak powiem, ponieważ są tutaj mrówki. Mrówki latające, mrówki chodzące, różne takie, bardzo duże są. I są po prostu wspaniałym źródłem hityny, ponieważ jakoś tak w 5 minut nawet 200 hityny można zebrać. Dobra, jest. Nie wiem, czy trafię, bo nie mam celownika. Nie trafiłem. Dostał. Dostał. No nie wiem, to coś miało, wiecie co, wysoki level. 81. Jak sobie zapauzujecie film, to zobaczycie, jak się nazywa. Mocno mnie bije, cholera. Dostał, nie? Dostał. Dostał znowu, ale jestem, kurde, snajper. No teraz, dobra, teraz to lipa, okej, przyznaję. Ciężko to zabić, cholerstwo. Teraz nie strzeliłem, dobrze. O Jezu, teraz niechcący strzeliłem. Dobra. No, damy radę. Gdzie to jest? Weźcie, bo jeszcze ja zginę. No teraz na pewno też dostał. Ile na to? Kurde, to te bełty są słabe, czy to jest takie silne? Jeszcze prosto w mordachę. Jesus!
Szkoda, że to ma taki level. Czekajcie, zabiję tego. Boga, znalazłem super Jidę, ma 149 damage'a. Jidę albo kilo? Nie wiem, chyba nie Jidę. Kurde, już poszło z 20 tych bełtów. Czemu to jeszcze żyje? Już tak jakby... co, ucieka? Poddało się? Też bym się poddał, jakbym miał tyle bełtów wbite w siebie. No kurde! Nie mogę wycelować, no. Myślałem, że to jakaś mama przyleciała, a to nie. Dobra, jedziemy dalej. Uj, jakiś tam ładny pterodoncik, taki czarny. Tak? O tutaj. Nie, coś mi się... coś źle popatrzyłem. Dużo dinozaurów dzisiaj, wiecie? Chodzi tutaj na wolności. Bardzo dużo. Trzeba je wszystkie wybić. Może dlatego, że jest wcześnie, po prostu jest godzina, która tam jest 10, 11. O 11 to już trzeba ogarniać. Trzeba już oswajać. Także może dlatego, no nie ma tutaj tego brontozaura pojedynczego. Jakby zaatakuje jednego, to wtedy cztery mnie zdzielą z tego ogona, więc będę mógł zginąć. Tym bardziej, że mam już bardzo małą wytrzymałość na broni. Skończyła mi się staminka. Dobra, to zaraz do was przyjdę, już jesteśmy prawie przy tych megalodonach, więc ryby. Dobra, trafiłem od razu. Jeden, kurde, jeden nie żyje. Nie, to jest delfinek, biedny delfinek, ale tutaj mamy megalodona, nawet sporego. Także od razu do niego będę pruł, on tutaj się bije z żółwiem i z tym delfinem. Więc nawet pomogę, słuchajcie, delfinkowi. Nie wiem, czy trafiam. No, teraz na pewno. Więc spoko jest ta kusza. Widzicie, ona normalnie strzela, tak jakbyśmy strzelali. Także fajnie można zlurować się go pod brzeg takiego megalodona, więc oswajanie jest dużo łatwiejsze dzięki temu. On ma chyba jakiś wyższy level. Poza tym można go też uśpić z tej kuszy pod wodą. Ja postaram się wam tego megalodona... Jezu, jak to... oswoić. Ja naprawdę bardzo chcę mieć tego megalodona. No, uwierzcie mi, że chcę. Chcę mieć tak samo delfina, chcę mieć plejozaura, chcę mieć wszystko. Ale ja jestem taki, że lubię mieć wszystko uporządkowane, więc ja lubię po kolei. Tak jak ktoś tam nagrywa czwarty odcinek, że już oswoił T-Rexa, no to jaki to jest sens, nie? Moim zdaniem żaden. Żaden totalnie. Dobra. Patrzcie, te megalodony mają tyle mięsa, to jest coś wspaniałego po prostu. Coś jeszcze może ubije, co? Bo tak jakoś poszło. Kurczę, szkoda, że z tym T-Rexem, no bo pewnie miał czaszkę. Może miał jakiś super loot, nie wiadomo. Może miał... znaczy super. Super to jest słowo niestety... przesadzone na pewno, bo tutaj nie ma super lotów. Więc on też na pewno nie miał żadnej, nie wiem, jakiejś części zbroi tej płytowej. Tutaj sobie brontozaur chodzi. Tutaj ktoś się buduje obok mnie. Ja już mam pomysł, co z tą bazą zrobimy, więc od razu wam powiem. Chciałbym w tym tygodniu jeszcze tą bazę zacząć robić bardzo porządnie. Więc po pierwsze ją wydłużamy do mniej więcej tego kamienia, który tutaj mamy, macie po lewej stronie. O tak, tutaj gdzieś dotąd. Chciałbym ją przedłużyć. Tutaj będzie... nie, tutaj nie. Tutaj będzie most, tak, bo tutaj widzę, że taka wydma jakby. Znaczy, no taka górka, pagórek, więc z dupy. No to tutaj będzie prawdopodobnie mostek i chciałbym zrobić dwa mosty. Chciałbym tutaj zrobić jeszcze taki mostek podwójny na dwa rzędy, a tam po prostu na cztery, na brontozaury, mamuty, inne takie duże dinozaury, prawda?
90 level to... Ktoś tam pisze, że wczoraj zabił 90. Ale tym Akilo, o kurde. Wiecie co, boję się, bo nie wiem jak bardzo on mocno gryzie. Jak bardzo mocno... O kurde, patrzcie jak atakuje komuś innemu, dobra. O, dobra, pokażę wam, to są dinozaury jakiegoś tam innego ziomka. I on prawdopodobnie, ten T-Rex, je, więc wam pokażę na czym to polega właśnie. Lurowanie jakiegoś innego gracza czy kogoś. Dobra, wiecie co, ja po prostu pozbieram z niego te siodła, ale w międzyczasie pomogę im troszkę. Aha. No to widzicie, pomogłem. T-Rex nie żyje. Ale nie żyje też Karno. One go zjadły. Karno tutaj już długo bardzo siedział. Także no tutaj coś tam z niego mogę wziąć. Mi się przyda te mięso. Mi się przyda to mięso do zgniłe, żeby robić później ten narkotyk. Kurde, szkoda. Może ja nie mogę takiego zniszczyć po kimś. No dobra. Dobra, trudno, szkoda. Szkoda, że to tak wyszło, szkoda, że nie zacząłem do niego wcześniej strzelać. Myślałem, że on po prostu pozabija to wszystko, wiecie? Myślałem, że on to zje. Byłem tego nawet pewny. Dziwne. No dobra, to ja zapauzuję, zaraz do was wrócę z jakimś innym dinozaurem. Postrzelamy jeszcze troszkę z tej kuszy. Dobra, jest Karno, więc dziabniemy teraz Karno. Tutaj coś mi się w klawiszach pozmieniało. I niestety mam pod ince... O, ten jakiś wysoki, 33. Nie, no dobra, to luz. Spoko, że nie trzeba tej kuszy naciągać. Moim zdaniem ona jest lepsza i szybsza niż łuk. Tutaj w mazak. Dobra, ciach. Dobra. Możemy tak jeszcze pocelować w sumie. Dla lepszego celu. No teraz to chyba nie trafiłem, co? Dobra, Karno nie żyje, zepsuł mi hełm, więc do naprawy. Szybko w sumie mi go zniszczył. Ham po prostu, ham i prostak. No te podstawowe rzeczy mają niestety słabe durability. Gdzie poleciał ten Karno? Ja bym go chętnie zjadł. Myślę, że już macie jakiś tam koncept tego, jak mocny... No nie ma. O, tam jest. Jak mocny jest, mocna jest ta kusza, więc pokażę wam jeszcze pod wodą, tak jak wam mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie krótki po prostu. Może jak znajdę jakiegoś niskolevelowego level... No, mi się na żółwie zaklinowałem. Niskolevelowego brontozaura, to na tym brontozaurze pokażę, bo tak ogólnie to bronto szkoda bić, nie ma sensu za specjalnie. No jak mógł mi zepsuć czaszkę? W ogóle czaszkę T-Rexa, moją ulubioną. Pięknie. Dawajcie, walimy go, walimy. Ale tu jest hardcore. Moi drodzy, hardcore, nie wiem co mnie atakuje. Mrówki. Zaraz wam pokażę te cholerne mrówki, dużo ich jest. Dużo mrówek! Jeszcze brontozaury mnie biją, wszystko mnie bije! Pomocy! Mamo! Mamusiu! Coś tu się stało, nie wiem gdzie jest dinozaur. Spinozaur jest tam. Nieżyjący. No to podniesiemy go i zaraz dobiję tego brontozaura, bo on myślę, że ma mało HP. No, dobra, będą te welty. A ty stąd, kotek, uciekaj, bo ty utoniesz, co ty?
Odbijemy brontozaura, tylko niech on odejdzie od kolegi swojego. I pokażę wam te mrówki, bo ich tutaj dużo było. Który to był brontozaur? No dobra, już nie wiem. Mrówki, zobaczcie. I chitynka, zobaczcie ile chityny z nich wypada. Czy tutaj jedna? Także sporo. Który to, to był ten brontozaur, nie? Zobaczcie tutaj. No i kurde, dobra, uwaliłem go. Uwaliłem tego bronto chyba. Niechcący. A może i nie. Jaki on ma level? 51 boosted. To ja dziękuję bardzo za coś takiego. Nie będę tu siedział godzinę. Szukamy jakiegoś karno, moi drodzy. Potrzebuję świnkę, bo potrzebuję po prostu mięska. Mój Saber ma już 85 level, to jest całkiem sporo. Bo ja już mu dużo leveli dodałem po prostu i on ma wyrobione statystyki. Ma bardzo dużo mili, ma sporo HP, bo ponad klocek. Zobaczcie ile tych krówek. Zaraz, o, widzicie? Zobaczcie, na jeden taki hit właśnie od Sabera mojego. I on też dzięki temu, że mam tego mili damage dużo, to on coraz więcej tej hityny zbiera, więc to jest też zależne. Nie, tak samo jak na przykład przy zbieraniu surowców, prawda? Dobra, deszcz pada, ciemno w pizdu, więc ja zaraz do was wrócę, zapauzujemy tutaj w tym momencie bryby. Dobra, wiecie co, tu jest jakiś bardzo chyba wysokolevelowy T-Rex, tak mi się wydaje, bo przed chwilą zjadł z tego w chwilkę. Czekajcie, podjadę do niego, zobaczymy, czy się da zobaczyć w ogóle. Który... 90, say what? Dobra, to ja spadam stąd. Dobra, wiecie co? Napisałem tutaj na serwerze, ale nikt go nie chce, bo powiedzą, że to będzie zajmowało dużo czasu, więc... Dobra, no spróbujemy, ale wiecie co? On tutaj robi taki pogrom, że z tego zjadł na dwa hity, a... Brontozaur zaczął od niego od razu uciekać, po jednym gryzie, czy tam po dwóch też. Więc nie ma szans. Znuruję go na inne brontozaury i zaraz zobaczymy, no ale... Ja tego nie widzę, ja tego nie widzę po prostu. Tym bardziej, że ta kusza się psuje. Boję się, że on mi tego kota... On da todo nawet, je, kurde no. Pteranodon. No i jak lata tak wysoko, to co ja mam zrobić? O. Było trzeba, wiecie, coś dzidy walnąć, te gówno. Ej, to nie jest takie głupie zwierzę. Jezu! Wiecie co, najtrudniejsza walka w tej grze, póki co, moja. Dobra, nie żyje. Dimorphodon. Dimorphodon. Zaraz wypróbuję tą kuszę na jakimś innym zwierzęciu, które już wcześniej zabijaliśmy. Żeby porównać, powiedzmy. Gdzie to jest? Co to? To to? Dobra, nie ma, no. Nie ma ciała. Pobiegniemy oczywiście sobie tutaj na naszą ulubioną dzielnicę. Ja też potrzebuję trochę mięsa, bo zaraz będę oswajał zwierza, ale jakiego to się dowiecie w przyszłym odcinku. Bo jeszcze nie jestem pewny, czy akurat tego. Bo to zależy od levelu. Akurat jeżeli chodzi o tego dinozaura, to różnica levelu jest tak ogromna, że czas oswajania jest pomiędzy 2 godziny a godzin 15, więc 15 godzin na pewno nie będę siedział. Bo ja mam też inne rzeczy do zrobienia. Zobaczcie, pamiętacie tą chatę, mówiłem wam, że wtedy zrobiłem, nie? Owaliłem. Ktoś w ogóle przyszedł i mi wszystko zniszczył, a oni się jeszcze nie zalogowali, już minął ponad tydzień.
Najlepiej jakiś karno, żeby się znalazł, ale nie wiem, czy będzie tutaj. Wybaczcie mi, ale tak na chwilę sobie tą świnkę chapnę, co? Na chwileczkę. No jest, dobra, nieważne. Nieważne. I też pokażę wam zaraz megalodony, jak się z tego zabija. Zobaczymy, czy to jakiś zadaje damage. W ogóle muszę, wiecie co, oswoić tego Anfilo jednego. Długo czasu trwa podobno, im wyższy level, wiadomo. Bo tam Spino jest, to zaraz tego... Dobra, to od razu dziabnę Spino dla was. Albo wiecie co, strzelamy do tego Spinozaura, dobra. Tylko się najem przy okazji, tak na szybciutko. I zobaczymy też megalodony zaraz i jakieś inne. Mam nadzieję, że starczy mi tych strzał. Jeżeli nie, to mam chyba troszkę jeszcze w bazie. Przygotujemy go tak jak coś do ucieczki, nie? Jak zawsze. Dobra, bierzemy puszę. No i super, brontozaur mnie bije akurat. Któremu pomagam w zasadzie, więc... Zabijemy... Jezu. Dildo, tu jest poważna walka. Ja nic teraz nie widzę. Dobra, ten Spino dostaje i już ucieka. Ale ze mnie kozak, co? Nie uciekam, nie boję się. Jadę drania. Szybko, kocur, gonimy go. No co ty, kurde, tu robisz? Ja po ciebie gwiżdżę, a ty co?